48 sesji Rady Dzielnicy 9 Ławienniki Marysałowskiej. Na podstawie ilości, przeliczenia ilości obecnych radnych biorących udział w posiedzeniu stwierdzam, że na sali jest kworum zapewniające podejmowanie prawomocnych uchwał. Proszę Państwa, na poprzednim posiedzeniu przerwaliśmy wprowadzania uchwał, na punkcie wprowadzania uchwał w trybie firmy przez grupę radnych. Ponieważ były zastrzeżenia co do przygotowania projektów do wprowadzenia, przerwałem sesję Rady Dzielnicy, odraczając ją do dnia dzisiejszego. W związku z powyższym przystępujemy do ustalania porządku obrad wprowadzania. To jest który punkt? To jest punkt 3.3. Więc przystępujemy do punktu 3.3 projekty uchwał przygotowane przez grupę radną. 3.3.1 w sprawie korekty uchwał 46 łamane przez 330 przez 2013 Rady Dzielnicy 9 w sprawie rozdysponowania z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2013. Proszę, ja tam złożyłem autopoprawkę, która jest... Dobrze. 3.3.1. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 3.3.3. Jeszcze raz. Zaraz, bo ja muszę... Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie punktu do porządku obrad. Pod punktem 3.3.2 w sprawie korekty uchwały 46 łamane przez 331 łamane przez 2013 Rady Dzielnicy 9 Ławienniki Marysałowskiej z 19 marca 2013 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków finansowych na zadania powierzone Rady Dzielnicy 9 na rok 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Jest przeciw? 6. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada wyraziła zgodę do wprowadzenia tego projektu do porządku obrad. W punkcie 3.3.3 w sprawie powołania Komisji do spraw informacji Rady Dzielnicy 9 Ławienniki Borek-Fałęckiej. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 2, 4, 6, 8. Kto jest przeciw? 6. Kto się wstrzymał? Nie ma. Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Tak, co on jest? 3.1.6. Ponadto zarząd wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad pod punktem 3.1.6 w sprawie korekty uchwały nr 34 przez 250 z 2012 roku Rady Dzielnicy 9 Ławienniki Borek-Fałęckiej z dnia 4 września 2012 w sprawie korekty uchwały 31
217/2012 Radni Dzielnicy 9 Łagiewniki Borek Pałęcki z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2013. Kto z Państwa jest za? Proszę o zadanie pytania, skoro pan radny tam. Jeszcze raz proszę Państwa. Bo jest 15.771, a na sali jest 14. Mówię, że źle było, bo pan władzy podniósł za i... Ponieważ są wątpliwości, musimy powtórzyć głosowanie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 2, 4, 6. Kto jest przeciw? 2, 4, 2, 4, zaraz, 2, 4, 6. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. W tym stanie rzeczy. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. W związku z powyższym Rada nie wyraziła zgody na wprowadzenie punktu do porządku obrad. Można później, proszę, można do dzisiejszego. Proszę Państwa, poddaję pod głosowanie uzupełniony porządek obrad. Ale co tam, to już ta uchwała czy nie jest wprowadzona? To nie jest wprowadzona, to nie ma przewagi za. Poddaję pod głosowanie wszystkie punkty całego porządku obrad bez punktu 3.1.6. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Ale ile na tym przykładzie? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 8. Kto jest przeciw? 2, 4, 5. Kto się wstrzymał? Uważam, że porządek obrad został przyjęty.